Cześć, siemanko, witam cię drogi widzu bardzo serdecznie w pierwszej edycji naszych takich spontanicznych dosyć odcinków z gry Flatout 2, z gry, w której będziemy się razem z chłopakami bawić w popisy kaskaderskie, w których zobaczycie, o co chodzi. Miało być, że jestem tutaj sam, ale dobra, powitajcie Pawełka. Hello! I Wojtka. Siemeczka. Dzisiaj nagrywam oczywiście w trójkę i mam nadzieję, że jakoś wam się to spodoba. Odcinków z tej serii będzie 6. Będą wrzucane oczywiście regularnie. Paweł, naprawdę nie musisz się teraz ruszać. Było tyle czasu wcześniej, będzie tyle czasu później. Daj im po prostu nagrywać. Są chłopaki, także my zabieramy się za ładowanie się na tor wyścigowy. Chodzi o to w tym, żeby jadąc samochodem wystrzelić swojego kierowcę tak daleko, żeby zdobył jak największą ilość punktów na różnych przeszkodach i planszach. Dzisiaj dwie plansze. Przed nami jest skok na wysokość, coś takiego, i kręgle. O co w tym chodzi, dowiecie się już za chwilę, także zapraszamy. Ten z głowy był fajny. Widziałeś go, czy nie? Mówi tak. Pierwsza plansza, czyli high jump. Plansz będzie 12. Podsumujemy sobie oczywiście wszystkie nasze wyniki na koniec wszystkich odcinków i zobaczymy, kto wygrał ostre lanie, a kto fajną nagrodę w postaci wszystkich subskrypcji Pawła i ty. Skończyłeś? Jeszcze nie. Okay. Przed nami pierwsza plansza, czyli high jump, czyli skok na wysokość. Jedziemy, rozpędzamy się, po czym musimy wystrzelić naszego gnota. Tego, nie wiem, nazwijmy go jakoś. Może, nie wiem. Może random. Może Benek. Random. Dobra, to będzie. Ja mam Benka. To będzie Benek, Benek będzie latał. Obserwujcie. Trzy podejścia każdy, potem zmieniamy planszę na drugą i liczymy punkty w sumie. Dobra, ale będę jechał teraz. Tak, jesteś cienki, stary, przegrasz. To jest logiczne i w ogóle oczywiste. Płaciłem ci za wrażenie mnie, a nie aż tak. A mnie miotło! O, patrz, nie. Wpierdziu! Patrz to. No nie. Tak, patrz, ładnie, setka. Setka będzie. Setka jest dobra, lubię setki. Nie, setka. Każdy lubi setki. Dobre, dobre. 167 na godzinę śmigałem. O, mój palec. Pięknie, nie no. Przywalił w monitor. No dobra, weź nią poruszę jakoś tak, tak śmiesznie. Szlumgnij. Ła! Ła! Ja wychodzę, cześć. Zrobiłeś jak szlumgnij. Czekaj, teraz frajer będzie grał. Ale tu się mówi, tak? Z skarpetki to się czasami... No to dobra, ty spod pach ci śmierdzi. Uszy myjesz czy trzepiesz o wannę? Trzepię o wannę, stary. Okej, lecisz. Nie zakoncentrujesz mnie. Nie, nie, nie wyjdzie. Możemy go pojechać, dawaj. Paweł, Paweł, ma różowe włosy, patrzcie. Ale jazda. I zaraz popatrz i puszki. I pięknie. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. To rozegrał fajnie. Jak zawsze. Ale liczy wysokość, dobrze, o to chodzi, nie musisz walnąć tą siatkę. A, czyli ogólnie. A chyba nie, jednak musisz. Nie. Ale Paweł oczywiście zalicza, lubi zaliczać tych ludków tam na lubię zaliczać, to... ale nie to co trzeba. Bardzo lubię przy... No, wow, bardzo lubię zaliczać. Paweł już co może. Ale powinieneś wycisnąć Enter. Dobra, już sobie poradzę. Teraz Wojtek, jak tam nasza klasyfikacja rządowa wygląda? Słuchajcie, mamy 94 moje metry. Ma coś zaliczone, 51. No, no mówię, że zaliczyło. Tak, tylko nie trzeba trafić. Tam gdzie uderzysz się liczy, wiesz? No. Dobra. Aha, no i tak. Wojtecki przez J, proszę bardzo, lecimy. Nasz nowy youtuber. Porsche RSS. Dokładnie, tak, link, tak do, się link do kanału Wojtka macie w opisie, więc tam subskrybujcie się. Zobaczymy jak wyjdzie Pupka, ale to wyjdzie tutaj. Może o nie i znowu się jak Wojtek. Wojtek generalnie zaczyna wygląda na polskiej scenie YouTube'owej, ale on osiągnie wszystko. Ty patrz, porobi. Porobi nas. No. Aha, mam wyżej. Mamy na razie rekord polski, dobra. Cię wbił. Wojtek, możesz Enter dać, wtedy się kończy. Tak. A generalnie to podskakiwanie przydaje się na innych mapkach, kiedy możesz jeszcze się... Ja wiem, ale chciałem zobaczyć jak ona będzie... Chłopaki, jestem na podium, to jest dobrze. Po prostu się... Tak. Chciałem się usłyszeć, tak? Tak, dokładnie chciałem to zrobić. Okej, okay, to teraz to będzie. Chłopo, teraz to będzie. Nie, raczej nie. Jak to było? Beniu, zabij się dla mnie, proszę. Nie zalicza tym razem. Patrz, 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 patrz. Będzie. Widzicie? Mamy rekord, dziękuję bardzo. Dobrze, dobrze, poczekaj, aż ja... A to był drugi twój, więc wiesz. Nie wiem jak to się sumuje, chyba to się sumuje łączna odległość, więc skaczcie wysoko. Patrzcie i uczcie się. Na wprost tam, na tą siatkę. Panowie, tu jest moja marihuana, czy obok? Obok. Tam, gdzie jest najmniej. Bo wypaliłem. No. Okej, okay, co tam robi nasz przyjaciel? Nie wiem. Ty, teraz to poleciał po bandzie. Prawo. O, Paweł. Zanadki na czempiona. Oj, chyba za wysoka parabola. Oj, no. Nieważne jak zaczynasz, ale jak kończysz. Ale jest lepiej niż wcześniej, bo było 51. 84. Gonię was, chłopaki. Pięknie. Nie, masz najlepszy. Teraz ja, mój drogi. Okej, okay, wypadł z baru. Siadaj. Paweł, chodź, mam marihuanę. Nie, ale się boję. O, jak tam nasze wyniki? Paweł ma łącznie tyle, ile Wojtek. Nie, że się żartuję. Wojtek.
dam radę, albo nie. Jesteś dobry, jesteś dobry. Ojej, jak jesteś nie dobry. Tak, to jest dobry. Bek, bo nie ma. W tych żółtych beczkach jest piwo. Musisz się rozwalić, dobrze. Patrz, 60 stopni, wysoko poleciał. Ale szybko. Stopnie wybicia macie w lewym dolnym rogu, prędkość w prawym dolnym, nie? Już a, 121, słuchajcie. Idę się położyć i umrzeć, naprawdę. Dobrze. Chciałem powiedzieć, że to on. To zgra jego. Liczy nam najlepszy wynik. Tak. To zgra jego życia. Młodości. 8 lat to grałem. Ja to nigdy nie grałem. Nigdy. Oszukuję. Siedem. Śmiało. Ja jestem kiepski w wyścigach w ogóle. To jest tak. Moja ostatnia próba, jeżeli nie teraz. Teraz już jesteś lepszy i rozbijaniu się. No to tak. W sumie mistrzostwo w czymś trzeba było zdobyć. Beniu, teraz lecisz po zwycięstwo. 120 metrów musisz to zrobić stale. Nie, ale jest to może trochę niżej jednak, tak mówię, bo tutaj. Będę. Ale on nie. Zakręty ładnie zbierze. Ma w tym kawę. No to chyba jakby trochę lipa. No powiem ci, pobiłeś mnie. Ale prosto wiszę. Ale pobiłeś mnie. 16 metrów. Nie no, wiesz, szacun stary. Ja mam 107. Jak Paweł nie skończył 107, to wygrałem na drugim miejscu. Aha, czyli mam 107. No bo musisz 107. Musisz wyżej. A da się wyżej? Próbowałeś? Udało ci się kiedyś tak wyżej? Niż 120? Niż te 160 chyba. Ale Paweł chyba nie... Kiedyś przeskoczył koleś. Nie wiem jak to się robi, bo to trzeba wyczuć moment chyba. Chyba tak. Chyba tak. I kąt, bo jak masz za wysoki, to spadasz. Czyli generalnie, żeby lecieć taką parabolą, ale bo to dużo później. Prędkość musi być. Ale Paweł niżej niż 20 nie zejdzie, więc pokaż. Dobra, mam drugie miejsce, jest dobrze. Mam trzecie, jest ok, jestem na podium. 87. Czyli co, powinien w sumie zrobić to lepiej. Cokolwiek nie zrobisz, to wygrałeś tak już. No. Ja może nie będę już grał. Możesz to zrobić. No. Dla nas to dzieje. Potem będę słuchać. Ja duże podkładkę random. To jest na masaże. Jak na masaże? No patrz Wojtek, jak to jest czarny rzut. Skrzynce, on już patrzy. No nie. A? Nie, Wojtek, on w mieszki Wojtek się da? Da się. Wiesz, że musisz patrzeć na kąto miasz tutaj? Wiem. Przeleciał na drugą stronę. A się skocz. I tak więcej niż ty. Trzeci. No wiem. Czekaj. Teraz trzeba coś włączyć. Okej, nieważne. Klasyfikacja końcowa, Wojciech pierwszy, ja drugi, Paweł trzeci. Te 16 metrów jest piękne. Tak. I widzimy się oczywiście w kolejnej konkurencji na kręglach, także zapraszam po krótkiej przerwie czy coś tam. I jesteśmy już na kręglach, słuchajcie, na arenie wielkich kręgli, gdzie nasz Benek, przynajmniej mój Benek, będzie kulą do kręgli. I wynikiem jest zbicie... Zbita ileś kręgli? Bo mi się polski pomylił, czekajcie. Porozbijać kręgle. Bo mi się czekajcie. Polski język, trudny język. Motherboard mi się zepsuł. Motherboard. Okej, więc jak zwykle pierwszy. Oczywiście to są dwie próby, kto grał w kręgle kiedykolwiek, to wie jak to wszystko działa. Ja na fałszie kamery nie zmienia, nie? To nie GTA. Nie, to nie GTA. Co to za... To. Tego chyba nie ma, a może mieć się uderzyć. Nie, chyba nie. To ci zwalnia po prostu. A, i w locie sterujemy strzałkami. Wróć! Hamuj, czekaj. Grypnę coś. Może to dobra, da się. Aaaa. I'm the champion, bitches. No, prawie. Wtedy się gibają jak jakieś. To może ugrać, to jak frajernia na tym. Coś. Radomir, prawo. No, teraz ten 4 musisz walnąć, tak? Nie. Tak jest, ma teraz drugą próbę, muszę dobić kręgle, nie? Widzę, gdzie zostałeś. Widzę, gdzie zostałeś. Chyba się nie da. Po prostu biedny te kręgle. Ale dobry, wykombinował, czekaj. Teraz zrobimy, czekaj. To chyba się jedzie. Prosto, patrz, nic nie robię, dobra, nie trzeba robić. Pato. Patomorfologia! Nie. A jest. A jeee! Patrzcie. Bicie, no brawo. Jakby to powiedzieć. Wojtuś, zapraszam. Ja? A nie ja? I patrzcie, jest runda aż 5, kurde, to będzie druga konkurencja. Pawełek jest. Ja. Przepraszam, Paweł, że cię olałem, to nie miałem tego. Przepraszam. Dobra, tutaj wiesz. Nie, to chyba normalne i go trzeba czasem olać. Ej, ale to jest ten friendly, coś tam, wiesz, uważaj. Family friendly, musisz się uśmiechać i... Friendly fire. Nie mam ładnie to. Relax. Patrz go. Idź do przodu. Strzelaj. Ty, na kulę poleć, patrz go. Ej, to jest taktyka. Patrz. No, ale ty też upadnij. Aczkolwiek on ich nie zbije teraz, zobacz. No. Ma w różnym miejscu. Ale jest wszystko możliwe. Czekaj, no może... Patrz, ten się tak coraz bardziej chwieje, ale... Musiałby odbić... Wiesz, że w locie się steruje, nie? Wiem, no sterowałem. I kontrolę możesz podskoczyć w locie, nie tylko na koniec. A, no to widzisz, to nie bo wiedziałem. Generalnie podczas tego schopu nie powiedziałem wam. Ten kontrolę możesz się pomieścić jeszcze w powietrzu. I lecisz trochę wyżej. I tak właśnie na taką wygrał. No, jeszcze nie wygrał. Tam. Jeszcze nie wygrał. Nie, wcześniej tak, ale teraz to... No generalnie w locie też możecie podskakiwać. Pa, jak go pierdzielno, chłopie. Jak huragan w Ameryce. Podłego. Walczą to Paweł, odległość. Ale możesz tylko raz.
Telemarkiem to nie było lądowanie, ale powiedz, że ładnie, ładnie. Poleciał po bardziej, poleciał, dobrze to zrobił. Masz, pośpiesz się. Czemu mam się pospieszyć? Oczywiście wy na spokojnie, a ja mam znowu. Widzicie? I tak cały czas jest. Leć. Presja czasu. No jesteś lepszy, nie? Nieprawda. To się chyba dobrze, że tak sądzicie. Chyba. No i porobione! Masz czas? Czekaj, masz tam czas jakiś? Nie mam. Nie mam. Weź się cofnij, rozpędź. Nie, nie jest. Masz 20 sekund, startu, to już się cofnąć. Dobra, leć. Ty może do... nie, nie doleci. Ale wykorzystał ten moment uniesienia. Dobrze. Kobieta i uniesienie to się dobrze rymuje. Byłem blisko. Prawie połowę osiągnąłeś. Oczywiście masz drugą próbę, bo już teraz będzie strajk, czyli zbicie wszystkich kręgi naraz. Będziemy się starać, chociaż nie zawsze człowiek... Znaczy teraz byłby spadł. Teraz będzie spadł. Strajk jest jak za pierwszy raz wybiegł. Spa! Bo tak to jest, tu mi do ucha. No i chyba problem. To nie o to chodzi, wiesz, żeby najdalej, wiesz... Ja myślałem, że mam to w ten krzyżyk. A. No. Tam jest chyba tak, że jak w krzyżyk wlecisz, to masz jakieś bardzo punkty. Znaczy, to nie mogę ci tego powiedzieć? Zbijając te kręgle, żebyś się tego to się liczy. Patrz, lecisz! Zdynda tam biodrem, dobrze, dobrze. Już tak prawie nogą. Ja no to już nie zawsze można mieć wygraną... Złote góry. Raz się przegrywa, nie? Życie. Ej, akurat w przypadku Wojtka to jest takie smutne. On zawsze przegrywa wyścigach. Ale w gruncie rzeczy powiedziałem. Ja nie umiem grać w wyścigi, przyznaję się. Bez bicia. Spróbujemy w krzyżakach, jak mi pójdzie. Nie. Czupacz go! Jomek już. A gdzie spadłem? Będą jakieś punkty? Nie. Nie dotykaj tego. Co mnie tam macasz z tyłu? We mnie się wybrać. Patrzcie, ja zrobię takie rykidiki teraz, że normalnie zbledniecie. I teraz... I barierkę. Czekaj. Ja coś tam zepsułem chyba. Rozbiłeś. O, patrz. Coś się odleciało. To zepsułem? Tak, gitara, też tak robię, gitara robić. Patrz to. Tu są rączki, proszę bardzo. Trafił. Dziękuję bardzo. Trafił, no. Możecie teraz próbować mnie dogonić. Okej. Może za pierwszym razem być teraz udany. Tak. Teraz biegam w trzeciej próbie, żeby was nie demoralizować. Nieco robić? Co? Aha, dobra. Nie wiem, użyję tego sposobu, ale to znam. No. O, jaki będzie łamie strajk teraz. Ty, może musi udać. Mi się wydaje, że tu trzeba chyba bardziej płasko latać. Tak. Chociaż... Ty! Nie. Chociaż... Ma tu szansę, ale jeszcze będzie ciężko. Muszę tak samo polecieć. Zobacz, czy ustawiły. Będziemy inaczej niż stoją tutaj. Nie. Zobacz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Aha, no tak, bliżej. To już popatrz, nie? No, no dokładnie. Tak, to wiem. Dobra, no to jedziemy. Masz to do zrobienia. No, dobra. No jednak no, lepiej mi to pójdzie niż nie. No ale cóż, życie. Ej, no jeszcze nie wiesz, jak ci pójdzie do na razie jestem zero. Standard, no. Patrzcie go. Nie to powiem, miałeś zbić. A to nie chodzi o to. Ale poleciał dalej. Bo on jest, wiesz, on prawie słaby jak przyciubek. On leci do widzów. I na twarz. Jestem. Lecisz. On przynajmniej cały czas na tych widzów leci. Tak, on to jest popularny. To jest typ, wiesz. Musi być wyparcie na szkło. On musi być w Jupiterach, nie? A dobra, próbujemy. O, patrz, to byłem. A jak leci. Dobra go. Co ty zrobiłeś? Jak ty wyglądał na kamerce? Nawet Bożek to był słaby. Do wysoka trochę. Musimy bardziej płasko latać chyba. Czekaj. Jesteś zrywaj. To zrobię. Ale nie... czekaj, coś nacisnąłem. Wiecie, te poduszki z tyłu mają was chronić przed śmiercią. A, za późno. A Wojtek raz się wziął w parkiet, a raz w beton. Myślę, że jak przydzwonisz w te chwile, to i tak się zrobi. Jak to gdzieś tam przydzwonisz... tak dzwoni. Bardziej nie zwany. Okay. I się zgadzam z tobą i bardzo dobrze, że masz takie mniemanie. No nie, no patrzcie. Cofnij się teraz, cofnij się. Teraz 20 sekund, cofnij się. Masz teraz trasę wyczyszczoną, zobacz. Bo chulę już biłeś. I 18 sekund masz, nie wiem. Zobaczcie, leci rakieta, a no nie? Do tyłu.
za wysoko, ale nie, kompresuj go, ty będzie strike, pago. Podskocz! Hopsaj. No hop. Ale słuchajcie, ale jest... No pierwsze koty za płoty, czekaj, to jeszcze nie koniec imprezy, tu się jeszcze dzieje. Ale jest na sznurkach, to jest używane. No. Nie, on tam jakieś magnesiki. To stoi, jakieś może nie trzyma. Patrz, ten już się dawno pewnie wywali. Ten... To są magnesiki, macie rację. No nic, no życie, no. Życie. Ale już jej więcej... Aczkolwiek wydaje mi się, że bardziej mi się podobała mapka z skokiem. Tak, mi też. Bo, kur... Zabijmy się tutaj za pieniądze z YouTube'a. Gramy. Teraz ja. Chyba. Weź spróbuj tak się mówić. Ja mam teraz inne taktyki. Do góry, nie? Ja wam pokażę. 80 stopni. A to. Uuu, 20 stopni jednak za... Jaki kosias! Ale fajnie się rozstawiły teraz. To pograne, kurwa. Pinów. O, kosiarz pinów. Kosiarz pinów. Piny to były te, czekaj. Piny to ja mam w karcie babci. Aha. Okej. Spoko, nie? Gram? Tak, ale to wiesz... Nie musisz się chwalić prywatnym życiem intymnym. Nie, to jednak to trzeba wcześniej. Strąciłem to bicie, strąciłem to. To ja też, wiesz? Trzeba się wcześniej wybić. Teraz muzyka z Rokiego by się przydała, ale nie puszczę jej, bo prawa autorskie. Nie nuć? No, było blisko. Prawie był odcinek zablokowany. Masz 3. To jeszcze każdy ma... Mówić do 5 sekund. 3, nie? Każdy ma jeszcze po 4 skoki. Aha, no. Jeszcze po 2, czyli wy macie 6, a 4. To jest jeszcze do zrobienia. No, żeś ty... Widzisz, to tak trzeba trochę wcześniej. Nie, nie. Zabij go! Tak. Tylko jeszcze wcześniej. Ale zahaczył! Coś i tam ma 4 teraz latuje i to idzie kaskadowo, jak domino kiedyś. Ty. To będzie dobrze. To musisz tak delikatnie pyknąć i wtedy tak trafi na środek i inny się pyknie. Tak masz pyknąć. To jest myśl. Patrzcie teraz, easy będzie. Jechaj tam. I jedna, i druga, i trzecia. Właśnie będzie na trzecia. Trzeba by pójść kiedyś na kręgę. Nie mam pieniędzy, chłopaki. A tam na YouTubie zarabiasz, że nie masz pieniędzy. No, wiesz, nie mam przychodu z wyświetleń? 0000. Ja mam 6 dolców. Patrz, gdybym miał zarabianie w się. Tak jest, to ja no. Kalkuluje się, nie? Tak, właśnie. Utrzymam się z tego. Tak, teraz to jest, wiesz, to jest twój moment. Your momento. Jak teraz nie zbijesz 10, to jesteś... A jestem zły? Jestem zły. W dupie. W dupie powiedział, ale to zły. No z tobą, znowu do ciebie tylko dół. No to dużo wypił. Soczku. Co było w tym soku, panowie? A, to twój sok, nie? Jest tam w lodówce. To patrzcie, ale ja... Musisz w krawę z tej polirować. Tak, patrzcie, driftuję. Ojoj. Chyba trochę za mało prędkości miał. Zobaczmy, że na godzinę. Myśmy jechali po 170. Musisz dlatego... Prosto, znaczy te kule musisz krawędziami tak fu. Musiałem środkiem, ale to... Ja próbuję je wyminąć. Patrz, jak tu masz kulę, to musisz przywalić tu. A nie tu. Przepraszam, jeżeli was okłamałem, powiedziałem, że będzie 6 odcinków. Odcinki będą z tego 4. Ponieważ zagrałem sobie jeszcze jedną konkurencję, bo jest fajnie. To jest żywy YouTube, to jest żywy content. Ciągle wszystko się zmieni. Za niski poją! Daj kontrolę jeszcze. Patrz! Ja się śmiałem, by teraz wszystkie straciły. Nie, takie musiałbym jeszcze w lewo trochę dawać. Ale ładnie było, Wojtuś. Jestem 3. Mam 5. Pięknie, panowie. W stosunku do was. Mam 5 w 3 rzutach. Na 30 kręgi zrobiłeś 5. Tak się jakiś wynik to jest generalnie. To nie jest źle. Ludzie spadli w rankingu. Mam do ciebie przejść teraz pewnie. I to mocno. Znaczy nie, bo za wygraną masz chyba 2 punkty. Nie ma tak, że wiesz. Czyli po prostu będziemy remis mieli. No zobaczymy. Nie, bo było 10. 6, nie pamiętam, 4. Ale... 4. Aha. No to... to jakoś tak. Nie, 10... Patrz! 10, 8, 6. Więc ja bym miał 6. One się powinny przewrócić. Powinny, ale to szukane jest. Powinny się przewrócić. Prawdziwy kręglak się przewracają w takiej sytuacji. To jest niewiarygodne. Aczkolwiek gra, nie pamiętam z którego jest roku, ale chyba 2004, drugi. Widzicie te kosze obok? To też będzie nasza arena niedługo. Nie wiem kiedy. Tu są jakieś te bejsbole. Generalnie to jest bardzo kreatywna gierka. Tak, coś się wziąłkiem na śmiech. To jest strasznie kreatywne. Może chcecie to na streamie? No wtedy wiecie, pomyślimy, nie? To jest fajna gra na streamie w sumie. Nie, no patrz, nie, no graj z nim. A już, dobra. W kręglach jest dobry, no trzeba przyznać, że jest dobry. Ma się to uderzenie. Co najmniej wrzucaniu ludźmi w kręgę. Ja w ostatniej rundzie będę pewnie wymiatał, bo to taka prawda, no. Czekaj, ile jest rund? Jeszcze jedno będzie. No to ja w ostatniej wygram. A to wygram. Nie? Ten odcinek jeszcze będę wygrał. No, nie. Kiedyś na pewno wygram.
Pamiętacie, żeby Wojtka subskrybować, to pocieszycie, że teraz przegra. Będzie taki, będzie uśmiechnięty o tak. Możesz ty, przecież zrobiłem tak samo jak on. Niżej, bo cię nie widać. Taaa! To było głupie. I tak Pawelek, będzie się Wojtek ciężył. Pawelek leci teraz, Pawelek, patrzcie, to jest moc. Słuchajcie, specjalnie dla mnie, zostawiacie teraz lajka pod tym filmem. Tak, tak. I dlatego przy dupasa. Ale zobacz, to był tak... Tak jak twoim... Co to było? No stary, to jest specjal taki. Bo u mnie to jest... To było Benek. Benek. Benek jest kobietą, trudno. Benek jest kobietą, odkrycie roku. Bo właśnie źle nazwałem. Gender. Benka. Nazwę ją Żanetą. Żanetą. Albo jakieś... Cześć, coś, bo Żanetą. 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 Twoja przedostatnia próba, to musisz się popisać teraz umiejętnościami. Wiecie, jak zawsze to... będę się starał w ogóle, a no. I znów. Jak zawsze. Nie wyjdzie. Bokrem. Kontruj. Pięknie, bo teraz to jest twoje. Nisko. Dół, dół strzałka. Pięknie, w dół, czekaj, dobrze. Nie ruszam nic. Przeskoczył. No. Ale dobrze było. Ale słuchajcie, przy czwartej próbie coraz lepiej mi idzie. Jak masz ten stopniu, daj się stawię jeszcze 20 mniej. 20, no, ale właśnie za długo. Wiesz, wtedy dajesz trochę do góry, a będzie do góry. Ty, chyba się kręgle coś gniotło. Co to było teraz, Wojtek? A tak stwierdziłem. Zamilić cię, Wojtek, 0-0, 0-2, 0-3, 0-4. Panowie, niech się nie nagrywa. Przertowałem. Nie no, patrzę na ten wskaźnik. Paweł już taka mina. Znaczy, muszę to przyjechać. Patrzę na ten wskaźnik. A raczej, muszę jeszcze raz nagrywać ten odcinek, tak? Patrz, jak teraz wojny się nauczył. Słuchajcie, Gierka będzie kiedyś na streamach, obiecuję. Tylko jeszcze nie wiem kiedy. Bo oczywiście opcja grania online też istnieje, nie? Ale patrzcie, już więcej jest, zostały tylko 3. 7. Dobry jest, nie? Bo on miał najpierw... Czekaj, to już nie, nie, nie. 2, potem 3, potem 7. Stary, masz przyrost geometryczny. Większy prawie, niż on, prawie myślę, nie. Dobrze mówię. Ale coraz lepiej. Teraz ja chyba. Ostatnia runda. 12, 23, 50, więc jak teraz zbiję... Jeszcze 10, to przegrałeś. Jeszcze 10. Bo i tak ma jeden więcej. Ale może chyba będzie wykręcony. Masz 3. Co? No to ostatnia runda. No, jak to fajnie. Aha, no tak, faktycznie tak jest. Kurde. Aha, to jest tak, że jak zbijesz dychę, to potem dostajesz drugą dychę. Tak, chyba tak. To ty wygrałeś razem, na pewno. Ja wiem, ale muszę jeszcze was, wiesz, przypieczętować. To znaczy się, ja walczę o próbę drugiego, ale raczej może być ciężko. Mamy strajk? Ty patrz. Patrz, nie. Dwa gnojki. I nie zbiję 10, bo musiałbym te dwa na nas teraz zbić, żeby dostać kolejną dziesiątkę. Aha. No to już wiecie, pod komu, nie? Jak on już tak zrobił, to ja jak on tak zrobił. Tak, nie wychodziło. Warto. Zbiję tylko jeden, no nie zrobię nic więcej. Albo nie. I headshot! Fuu. A, jednak się udało. No, celowałem w niego. Strzałkami generalnie bardzo fajnie się nie manipuluje w locie. Ty lubisz manipulować strzałkami, nie? Tobą też. Mną? Zapomnij. Przyjechałeś tu? Przyjechałeś. Sam zaproponowałem, że tu przyjadę, teraz ja. Okej. Ty zaproponowałeś. No właściwie on zaproponował. Ale ja się zgodziłem. W sumie to wygrał z nami, ale... No słuchajcie, to jest jego odcinek, musimy dać mu wygrać. Odchodzę pokazowo mentalnie. Czekajcie, bo jest problem. Nie, nie jest. Jak masz wyższą prędkość kątową niż ja. Kątową? Ładnie nazwał, ty. Dobra, za drugim razem się uda. Wiecie, że nie razem obliguję. Też kiedyś będę miał wyższą cenę wyższe. A ja nie. Dalej mi też. Jak wygrasz. Okej, patrz teraz. Okay. Wszyscy są świadkami, że musi mi nadać coli. Zero pierwsze czubo. Napoju. Napoju? Aha. Napój kolopodobny. Nie, akurat jest kola. Pa, jaki łami strajk. Łami strajk. Buu, tam piździec. Te czarne też się liczy, nie? Skasało tak. Jak wypłatę z YouTube'a. Razy 10. Jeszcze Paweł, masz próbę jedną. Nie, koniec. Nie. A jak zbijesz na 29. To ma 29, to ja już mam przegrane. Chyba, że dwa nie, razy. Jak zbijesz dwa razy. Dwa razy po 10? Nie, jak w pierwszym dwóch próbach zbijesz 10. To mam szansę, dobra. Masz jeszcze 10 do zbicia. Mam nadzieję, że liczy ci na mnie. Raz, dwa. Nie oni. Na nim. Raz. Wojtek. No to dawaj! No jeden jest, nie więcej, masz, patrzcie. Możesz to zbić, stary, możesz to zbić. Sześć. Tylko teraz płasko poleć. I pójdzie, wiesz, tak kaskadowo, nie? Może? Słuchajcie. Jak loteria lotto. Nigdy nic nie wiadomo. Chciałem mieć lotto jako sponsora, serio.
Co będzie temat? Ja bez sponsora, chyba nie będę. Miejmy nadzieję, że ktoś tam usłyszy ciebie. Twoje ja jestem chętny do wszystkich współpracy, naprawdę, do wszystkich. Serio, do wszystkich. To on chyba też? Nie. Pracę. Patrz, Wojciech porobi. Nie. No nie wierzę. Ona się powinna wywrócić. Nie wywróci się, bo to jest głupie. No. Dajcie mu słowa, będzie szczęśliwy. Ale widziałeś to? Patrz. Ja Wojtuś, ja będę uspokajał alkoholem i kolą, a my się będziemy. Ale on się tu zablokował? Tak, Wojtuś. W kolejnej konkurencji, siemaneczko. Few moments later. Jesteśmy razem z wami w kolejnej konkurencji, w ostatniej konkurencji dzisiaj. Jeżeli wygram ja lub Wojtek, to właśnie jeden z nas wygrywa wszystko, czyli mamy jeden punkt za cały odcinek. Jeżeli wygra Paweł, to mamy remis, niestety i gramy dalej. To jest skocznia narciarska, więc bawimy się w mały szamur, mimo że sezon... Patrzcie, belka startowa. Sezonu jeszcze nie ma na skoki narciarskie, ale ja to będę bił rekordy. Chyba to są skoki narciarskie, to śnieg jest w sumie, ale... O, jaki skok, widzisz? Wielka krokiew! 200 metrów, stary, patrz co ja robię teraz. Pięknie! Jeszcze się podbiję. Ty, wylecę z narty? Moja życiówka będzie normalnie. Ale... Z narty, zaraz, narty? Czekaj. Nie, jednak nie. Liczę mi z tą... Ej, ona ma twarz w betonie, chłopaki. To jest śnieg, spokojnie. Twarz ze śniegu? Ja nie wnikam, Paweł, leć sobie. Patrzcie teraz, jak się... Zrobiłem 200 parę, nie? 300 coś. Urła. Nie, tak, nie 200. 300 zrobił. Urła. Nic nie widzę, nic nie. I wanna be on chandelier. 200, 250, 300. Paskosz! Wiem. Pięknie. Piękno! 301 jest. Ciekawe, czy będzie suma, czy będzie największa odległość. Czekaj. Bo to jest różnie. Ja jestem ciekawy tylko, czy ciebie przed. Jedna jedynka od 10. A jest total, zobaczcie, czyli totalna odległość. Tak. Nie najwyższa. Łączą się. No to zobaczymy ja teraz. Narciarski. Można mieć dwie serie. Zobaczymy, czy Wojtko się to uda. A wiesz, 30 wchodzi do drugiej serii. Ja się tak kończyło. I poleciał! Cię moją powietrza. Ratuj go! Emka? Ale 200... Nie, to jest pan i tak działa narciarskie. Pan nie znam, gdzie trzymasz swoje ciało, nie. Bo to, wyszło, że nie oglądam, no dobra. Musisz zacząć, stary. Kamil Stoch. A to te nazwiska znają. Znam te nazwiska, stary. No, piłem z nimi wczoraj. Propsuję za to, że znasz nazwisko Stoch, naprawdę. Okej. Okay. Tym razem się nie przedstawiam. A ty wieś? Tak, bo to się wcześniej. Teraz skok i pajak lecę. Narty. Będą narty. Zakaż narty. Nie będą narty. Albo zawiesić na narty. Będą. Znaczy, za narty o tym mi chodzi, nie? Boże! Zbij śnieżynkę powito. 46. Dziękuję bardzo. Musiałbym co z 400 skoczyć. Czyli będziesz miał 600. No, musiałbyś 10 plus to. No to gratuluję. Czyli 366 w górę musisz, żeby wygrać. To ja musiałem jakieś 500. Spocznie, Wojcie. Jak 100? A to by było, no nie? No. Jak wyleci, stąd z 3 gniotego. Mnie też właśnie wyleciało. Ty, poleciał, jest szansa. Nie, ale nie dolecasz tak. Mówisz? A myślę, że nie. Musiałbyś daleko za nartę polecieć, a to jest ciężkie. Tym bardziej, że się zatrzymają. Jak przyrżnął w sztachetę, kurde. 123, to nie wyprzedzę go. Jeszcze Wojtek z kochą robić. Mam szansę na drugie miejsce w klasyfikacji. No masz, dużo. Bo Wojtek trzyma ciężką robotę teraz do zrobienia. Nie, tak. Czyli z pierwszego miejsca... No. Nie słuchajcie. No i co? Podbij go teraz. Wpada pewnie najwyżej, musisz to zrobić, wiesz, żeby leciał. Przynajmniej ona. Będzie trochę za duży kąt dałeś. No nie, to mogę i ostry, fuj. Nie pytajcie, co on zrobił, naprawdę. Widzieli. Family friendly teraz, nie. Widzieli. Cofnijcie sobie 30 sekund i patrzcie w to miejsce. Nawet nie 30, nieważne. Okej, okay. Nie. No super. No słuchajcie, random wygrał, no. Okej, okay. Przepraszam cię, chociaż nie, się wróci, się kogoś kolorowy. Ale to... Okej, okay, słuchajcie, kończymy nie, odcinek. Tak. To jest oczywiście klasyfikacja tego z jednej konkurencji, bo poprzednie dwie nam się nie zapisały. Ale aczkolwiek ja wygrałem, potem był Pawełek. Ja. Zresztą dobra, macie gdzieś, czekajcie. Tu macie gdzieś klasyfikację tego, kto wygrał. W kolejnych odcinkach zobaczycie już tylko Pawełka, a na streamach w przyszłości naszą całą trójeczkę.
Zapraszam was raz jeszcze do subowania tego tej przyszłości polskiego YouTube'a. Oczywiście Pawełka też. My się z wami żegnamy i mówimy cześć, do zobaczenia, siemanko, yo. Siema. Pięknie. Na koniec.